Przed nami eliminacje do Mistrzostw Kontynentu, które w tym roku zostaną rozegrane we Wrocławiu. Wrocławianie powalczą, by zaprezentować się na swoim podwórku. 12 zawodników jedzie do Kobyłki pod Warszawą na eliminację Mistrzostw Europy. Przypominam, że Mistrzostwa Europy w tym roku 11-12 maj we Wrocławiu. Mam nadzieję, że większość z moich zawodników zakwalifikuje się na te mistrzostwa. Jedziemy mocną ekipą. Myślę, że będzie wszystko ok. W Kobyłce w eliminacjach nie wystartuje nasza największa gwiazda Agata Winiarska. Wszystko przez kłopoty zdrowotne. Niestety Agata Winiarska nie startuje na tych zawodach. Jest to związane z jej kontuzją ręki. Niemniej jednak ma zapewniony start w tych mistrzostwach. Jest pierwsza w rankingu, więc ma ten start, tak jak mówiłem, zapewniony. Inni zawodnicy muszą się kwalifikować. W niektórych kategoriach naprawdę ciężko, dużo zawodników. Mam nadzieję, że z mojego klubu tych zawodników będzie jak najwięcej. Eliminacje będą trudne, ale Sansei patrzy na nie z optymizmem. Powalczą i młodsi, i starsi. 11 osób będzie się eliminować z naszego klubu, z mojego branch w tych eliminacjach, zarówno w juniorach, jak i w seniorach. Myślę, że większość z nich otrzyma kwalifikacje, wywalczy te kwalifikacje właśnie na tych zawodach. W najbliższym czasie też diamentowy turniej w Belgii. To także bardzo trudny start. Jedziemy tydzień później do Antwerpii na bardzo prestiżowy i bardzo dobrze obsadzony turniej Diamond Cup. W Igora kategorii, bo Igor będzie startował, jest ponad 30 zawodników. Jest to takie przetarcie następne przed Mistrzostwami Europy. Bardzo dobry turniej, jedziemy pięcioosobową ekipą. Myślę, że po naukę, ale także po jakieś zwycięstwa. Maj będzie z pewnością najważniejszym miesiącem dla wrocławskich karateków. To wtedy w mieście odbędą się Mistrzostwa Europy.